Co z tego będzie? Na 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 na. Witam bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki, drodzy koledzy. Jestem w moim podkoszulku, który przeszedł ze mną wiele, jak widać. To jest mój podkoszulek do farbowania włosów, do rozjaśniania włosów, do robienia różnych eksperymentów i dzisiaj będziemy sobie farbować włosy. Dzisiaj nadszedł ten czas, kiedy siadam i farbuję. Czekałam na farby 2 tygodnie. Jak mi śledzicie, to wiecie, że czekałam. A wiecie jak to jest, zawsze jak się czeka na coś i oczekuje, to jeszcze dłużej to trwa i zawsze są do opóźnienia, dłuży się to tamto, więc dobra, nieważne, w końcu są. Poprosiłam Karola. Karol, pozdrawiam cię bardzo. Film jest sponsorowany przez Karola. Nie no, żartuję, ale dzięki niemu mam te farby, dlatego że zamówiłam sobie u niego farby z Kemona, dlatego że Karol pracuje na Kemonie. Zostawię wam w opisie oczywiście kontakt do Karola, jeżeli chcecie, żeby się zajął waszymi włosami. Bardzo pozlecam, jeżeli jesteście z Gliwis, to jest, kurde, kolorysta do kosmosu. Naprawdę bardzo pomógł mi z moimi włosami. Ma przeogromną wiedzę, duże doświadczenie, także jeżeli chcecie jakieś metamorfozy, czy to macie problematyczny blond, na pewno Karol się tym zajmie. I Karol pracuje na farbach Kemona. Ja te farby poznałam, jak byłam w US Academy. Właśnie na takiej metamorfozie, no tam po prostu Karol mi właśnie robił włosy i te farby Kemona bardzo dobrze mi się sprawdziły, dobrze mi się trzymają, one się ładnie wypukują i wiedziałam, że jak ja będę chciała kiedyś nagrać, jak sama sobie coś farbuję w domu, to muszę sobie skombinować te farby, także to są farby profesjonalne. Ja wam polecam chodzić do fryzjera, nie robić tego samemu. Ja sama zawsze kombinowałam, ale naprawdę to się źle kończyło. Farby drogeryjne ogólnie zrujnowały moje włosy, dlatego że te farby się nabudowują i robią taką, wiecie, oblepiają tego włosa i no nie są to najlepsze farby. Co prawda te farby są droższe, bo kosztowała mnie ta zabawa razem z przesyłką 200 zł, ale myślę, że i tak warto, biorąc pod uwagę fakt, że no nie wiem, będę mówić po angielskich cenach, ale farba L'Oreala, na przykład taka drogeryjna, to jest tutaj około 10-12 czasem funtów, więc wcale to nie wychodzi dużo, dużo, dużo drożej, a mamy pewność, że farba będzie lepsza, nie będzie taka mocna, mamy kontrolę przede wszystkim, no bo jednak farby pudełkowe to, no, ja odradzam. Jak chcecie same farbować włosy, to zobaczcie sobie na jakieś profesjonalne, czy Vella, czy Matrix, no ale mówię wam, ja znam Kemon. Kemon jest taki fajny, te farby też tak pielęgnują te włosy, mają dobrą pielęgnację, więc ja się trzymam jak na razie tego. I jeżeli chodzi o moje włosy, to ja chcę je brązowe. One teraz są brązowe, z tym, że wy tego nie widzicie, ale tutaj w aparacie one i tak są dość ciemne. Na żywo one są bardziej rude, aż nawet blond, bym powiedziała. No wypukała mi się ta farba, gdzie byłam u fryzjera kilka tygodni temu, miesięcy temu tutaj u siebie. I dawno nie nagrywałam, że coś robię z włosami, więc pora na to. Pokażę wam teraz, jak wyglądają moje włosy z tyłu. Tutaj te włosy w ogóle są takie rude, że ja nie wiem. To, co wy widzicie tutaj, to też jest kłamstwo, bo one są tutaj rude, a one nie są takie rude, one są bardziej blond. I co, na czym mi zależy? O, to na tym, żeby je przyciemnić. Ale powiem wam tak, Karol ostatni raz mi robił refleksy rok temu, w listopadzie. I powiem wam, że jak włosy macie ładnie, te pasemka, refleksy, jak macie dobrze zrobione, to wy naprawdę nie musicie z tymi włosami nie robić nic przez 3 miesiące, przez pół roku, nawet przez rok. Jeżeli wy te refleksy będziecie mieć dobrze zrobione, to te włosy będą wam ładnie rosnąć i możecie sobie tonować, przyciemniać. I zobaczcie, moje włosy już mają rok i cały czas to przejście jest fajne, delikatne, nie ma linii i lubię ten efekt. I nawet jeżeli farbujecie na jeden kolor włosy, na brązowy na przykład, to warto zawsze pod spodem mieć te refleksy, żeby te włosy były takie, wiecie, 3D, żeby one nie były takie płaskie. Także następnym razem, jak się spotkam z Karolem, to pewnie mi podciągnie trochę te refleksy do góry, ale jak na razie nadal trzymam się brązu. Ale fajne jest też to, że jak macie refleksy, to znaczy, że włosy są pod spodem rozjaśnione. Więc jak są rozjaśnione i nałożycie na to farbę i ta farba wam się skłukuje, ona się wam wypukuje do tych jaśniejszych włosów. Także jeżeli mnie się znudzi brąz, to ja po prostu sobie je wypuczę i za parę miesięcy znowu będę miała jasne. I gdybym teraz nie farbowała, jeszcze wytrzymała parę miesięcy, to byłyby jeszcze jaśniejsze. Więc
Tyle, słowem wstępu, bardzo długi wstęp. Ale jeżeli chodzi o farby, jakie wysłał mi Karol, są to dwa kolory. Jeden to jest 508, a drugi kolor to jest 641. Jeden kolor będę nakładać na odrost, jeden kolor będę nakładać na długość. Te numerki odpowiadają poziomom, czyli im wyższy numer, tym jaśniejsze włosy. Czyli dajmy na to blondy, to już będą, ósemka to już będzie bardzo jasny blond, piątka, nie wiem co to będzie piątka, ale trójka, czwórka to są brązy i tak od najciemniejszych jest najciemniejsze, najjaśniejsze, najwyższe numery, także chyba ósemka czy tam dziesiątka to już jest taka, wiecie, platyna, więc to oznacza ten pierwszy numerek. I to tak samo, może nie tak samo, podobnie działa też w farbach sklepowych, że jak jest trójka, to z reguły to jest właśnie dark brown, ciemny brąz. A te drugie numerki, czyli to na przykład 641 albo 508, to ta druga liczba odpowiada za ton, czyli czy chcecie ciepły, czy chcecie fioletowy, czy on będzie zimny, czy będzie czerwony, no więc na tym się nie znam. Wiem, że te pierwsze numerki właśnie odpowiadają poziomom, więc ja tutaj mam 508, to jest natural brown, czyli 08 to będzie pewnie neutralny kolor, a 641 to jest dark bronze blond. Nie wiem co to znaczy, nie mam żadnego pojęcia. Więc będę sobie kolor numer 5 nakładać na odrost, a 641 na całość. I jeszcze dostałam od Karola taką małą fioleczkę z Olaplexem, jedynką, bardzo dziękuję, więc sobie to wymieszam. Powiedział, żebym to nałożyła na całość, do farby dodała. I tutaj mam utleniacz, jest to 26%. I proporcje 1:1. Czekajcie, sobie przeczytam jeszcze instrukcję. Jeżeli chodzi o moją, konsultację z Karolem, to po prostu ja mu wysłałam zdjęcie moich włosów w dziennym świetle, powiedziałam, wybierz mi farbę. Powiedział, nie da się. To jest bardzo trudne. Ja mówię, wybierz, biorę to na klatę, wyjdzie, nie wyjdzie. On zawsze wychodzi, wiecie co chodzi. Także nie róbcie tego, tak się nie robi. Nie robicie tak, nie wysyłajcie nigdy fryzjerowi zdjęcia i nie mówcie, jakiej farby mam użyć, bo to trzeba na żywo. Ale przez to, że Karol mnie zna osobiście, ja jego znam, on też zna moje włosy, to on mniej więcej wiedział, co mi wybrać, ale on też mi napisał, że jest ciekawy, bo tak naprawdę nie wiadomo, co wyjdzie. No bo jednak, wiecie, przez telefon to gówno się da zrobić dobrze. 5 na odrost. A na końcu, jak chcesz mieć chłodniejsze, to możesz zmieszać piątkę z szóstką. Więcej niech będzie tego 6,41, a jak cieplejsze, to 6,41. Co? Mam wagę kuchenną, będzie nam potrzebna do mieszania i robienia proporcji. Mam tutaj właśnie te dwie farby, czyli najpierw sobie zacznę od 5,01 i sobie ją zmieszam i nałożę na odrost. Mam również grzebień fryzjerski, bardzo fajny. Nożyczki raczej nie będą potrzebne. Mam tutaj dwie miseczki. Kurwa, lecimy z tym koksem. Nie wiem, czy to nie będzie za mało, ale wiecie, lepiej jest sobie dać mniej i ewentualnie dołożyć, niż potem zrobić sobie za dużo tej farby, bo to jest cenne, słuchajcie, to jest cenne. 3, 4, 5, może mniej nawet, zobaczymy na oko, ile to będzie na przykład 20 gramów. Mi się zdaje, że 20 wystarczy. 20, 25 może? 27, 28, dobra, 2,30. Za dużo. Za dużo moim zdaniem. Ale moje zdanie tutaj nie ma znaczenia. A no tak, mam rękawiczkę, jedną rękawiczkę i to taką rękawiczkę w ogóle nieprofesjonalną. O, taką. Ale dobra, niech będzie. Dobra, 1:1, więc 30-30. I... żebym tego nie przelała teraz. 30, 40, a mam 60. 47, 52, 57. Ach, cóż za precyzja, słuchajcie. No, pięknie. Teraz to będę mieszać i nakładamy na włosy. Na odrost sam. Jeden, co z tego będzie, słuchajcie. Co z tego będzie? Na, 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 na. Uwielbiam ten zapach. Zobaczcie na tą konsystencję. Bo widzicie, tutaj widać ten kolor, jakie te włosy są bardzo jasne. Ale mnie ten czerwony od spodu już zaczyna drażnić i to już jest czas na to, żeby te włosy przyciemnić.
Malowanko do podglądu, dobra. No to w takim razie jadę z tym koksem, mam jedną rękawiczkę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tą rękawiczkę mieć na prawej ręce, czy nie lepiej byłoby to zrobić na lewej ręce. No ale niech będzie tak. Nakładam sobie na odrost, tak lecę, widzicie jak, pewnie za dużo, na parę centymetrów, mogłabym to mniejsze zrobić, ale nałożę jeszcze drugą farbę na resztę, więc nie powinno być problemu. I sobie tutaj zrobię przydziałeczkę, proszę bardzo, i lecę. Powiem wam, że uwielbiam farbować włosy, nie ma lepszego uczucia niż zmycie farby, wysuszenie włosów, zobaczenie siebie w takiej, wiecie, odświeżonej wersji, taki nowy człowiek, ale jednak ten sam, tak samo jest z paznokciami. Wiecie, jak się zrobi nowe paznokcie, tutaj jednego już sobie zaczęłam piłować, jak się zrobi nowe paznokcie, to od razu jest takie nowe życie. A propos, będzie nowy film o paznokciach, gdzie będę sobie robić paznokcie tytanowe po raz pierwszy. Zdaje mi się, że będą tytanowe, bo czekam właśnie na przesyłkę i chcę wam pokazać właśnie, jak ściągam, bo mam na żel teraz, jak ściągam żel i nakładam sobie nowe. Jestem ciekawa tych tytanowych, jak to będzie, więc na pewno pojawi się paznokciowy film. Tam wam pokażę, jaką mam fryzarkę, jakie mam frezy, bo ja pokazywałam to w roku chyba 2018, jak był vlogmas i było dość duże zainteresowanie, więc myślę, że pora jest zrobić taki update. Więc robimy sobie paznokcie. Mogłam sobie nałożyć samoopalacz i zrobić taką, wiecie, transformację całkowitą. No ale zobaczymy. Dużo tej farby wyszło, jest wydajna, jest gęsta, kremowa i wiecie co, nie śmierdzi tak strasznie jak te sklepowe. No ale to wiadomo. Ja lubię zapach farb i lubię zapach tego takiego chamskiego amoniaku, ale no jednak te profesjonalne farby to jest niebo a ziemia, zwłaszcza, że te pudełkowe farby nigdy nie wychodzą, chyba że macie włosy na przykład czarne, farbujecie tylko odrost co parę miesięcy, ale jeżeli nie popełniajcie mojego błędu, bo ja popełniłam taki błąd, że nakładałam farbę drogeryjną i ją nakładałam na całość i na całości trzymałam ją długo i te włosy były takimi strąkami, ta farba się nabudowywała, potem było bardzo trudno to ściągnąć, ale udało się. No. Także słuchajcie, ja teraz skończę sobie to i zrobię tył jakoś i wrócę do was, jak będę już malować dół i zobaczymy, ile mi w ogóle tej farby zostało i czy mi coś zostanie. Oh, czekajcie, wracam. Jeszcze wam powiem taki mój tip. Nie wiem, czy dobrze robię, czy źle, ale wiadomo, że z tyłu jest ciężko sobie samemu nałożyć tą farbę, więc to, co ja robię, to właśnie resztkę farby, tak jak na przykład mam tutaj, już resztka, ale wystarczyło mi, mogłam sobie zrobić z 25 gramów, spokojnie. To biorę i tak sobie jeszcze wmasowuję właśnie w te miejsca, gdzie ta farba mogła mi się tam, wiecie, nierówno położyć, więc tak to robię, wmasowuję po prostu i czuć tak naprawdę, czy jest farba nałożona, czy nie. I tyle tak naprawdę, więc teraz sobie dołożę tą szóstkę. I co ten Karol tam powiedział, o co chodzi z tą szóstką? Że trochę tego. Na końcu jak chcesz mieć chłodniejszy, to możesz mieszać 5 z szóstką. Więcej niech będzie tego 6,41. Okej, w takim razie zrobię sobie 20 gramów szóstki i 10 gramów piątki. I zrobię sobie, też dodam ten Olaplex jedynkę, cokolwiek to jest, ale chyba coś fajnego. Fan, fan, fan! Uwielbiam farbować włosy. Uwielbiam to. Dobra, czyli, i co ja powiedziałam? Że tej szóstki 20, tak powiedziałam? I 10? Czy 30? 20. Dobrze, okej. Okay. Nic się nie może zmarnować. Trochę tego, 27, lum, no come on, dobra, niech będzie, 28, 29, wleję sobie drugie tyle aktywatora.
I wlewam sobie olaplek. A czy ja to całe mam wrzucić? Karolek, tak ci za to dziękuję, kochany jesteś. No nic, no to wlewam całe. Wow. Ale będzie. A w ogóle jaka fajna buteleczka. Cute. Boż. Dobrze, i teraz mieszam, mieszam, ale powiem wam, że te farby się fantastycznie mieszają. Naprawdę budyń. Bardzo dobrze. Ta ręka brudna już jest niestety. No, ale co tam będę szarować. Dobra, zbliży się święta. Dobra, zbliży się święta. Nie, już zjadłabym to. Patrzcie, to jest idealna konsystencja. Budyniu. Okej. Okay. Więc będę sobie po prostu nakładać teraz to farbę z tym olaplexem na długość. I nie ma tutaj, nie ma tutaj żadnej techniki. Ja bym nie chciała, żeby to był w ogóle jakikolwiek tutorial dla kogokolwiek, dlatego że nie jest to tutorial, bo takich rzeczy się nie robi w domu. Nie powinno. Aczkolwiek wiem, że wszyscy, może nie wszyscy, ale dużo osób tak robi, no bo jest coś takiego satysfakcjonującego w farbowaniu tych włosów, czego nie umiem opisać, ale uwielbiam farbować włosy, sam proces farbowania, no i słuchajcie, nikt mi nie powie, że to nie jest frajda. Ja uważam, że samemu farbowanie włosów to jest mega frajda, bo zawsze jest taki... Zawsze jest taki... Jak to się mówi? Zawsze jest taki dreszczyk emocji, a po drugie, jak się coś spierdzieli, to wiecie, że wy to spartoczyliście, a nie fryzjer i nie stracicie na tym pieniędzy, więc to też jest taka mała kwestia. Ja niestety nie będę w stanie nałożyć tego tak bez patrzenia w lusterko, bo jest to trudne tylko w ten zakichany podgląd, więc ja po prostu się z wami rozłączę. Jeżeli chodzi o trzymanie farby, to powinnam ją trzymać 40 minut i pokażę już wam się z efektem końcowym. Może sobie zakręcę włosy, bo zróbmy taki dzień, jakbym była u fryzjera, nie? Stylizacja i to wszystko. Czy się pomaluję, będę nowym człowiekiem. No, także do zobaczenia zaraz. OMG, skończyłam. Zajęło mi to trochę, powiem wam, że było to trudniejsze niż mi się wydawało. Te farby się cudownie mieszają, dosłownie mieszają, ale nakładanie ich na głowę to jest trudna sprawa. Trudna sprawa. Takie farby drogeryjne są dużo łatwiejsze do nałożenia, bo są rzadsze, a to było gęste, więc nie wiem, co z tego wyszło. Mam nadzieję, że pokryłam wszystko, ale może się okazać, że będę musiała poczekać parę tygodni albo miesięcy, żeby to spuka i iść do fryzjera z moimi farbami na przykład, żeby mi ktoś to położonie nałożył, no ale zobaczymy. Postarałam się, nałożyć jak najdokładniej mogę. Jeszcze sobie wszystko masowałam, także teraz 40 minut. Idę gotować jakiś obiad i zobaczymy, co z tego wyszło. Będę musiała mieć ciemniejsze brwi. Jak mam jaśniejsze włosy, to używam trójki z Benefitu, a jak mam ciemniejsze, to używam czwórki. Tak, taka ciekawostka. Ciao! Nic nie widać, jest tak ciemno. Wszystko nie tak, jest, słuchajcie, za późno. Ale tak jest, jak się chce cześć. No właśnie. Jak się wszystko robi w jeden dzień, jak się idzie do fryzjera, to wiecie, wszystko jakoś tak sprawnie schodzi, a jak się robi to samemu, to a tam farbowanie włosów zajmie mi to pół godzinki, a tak naprawdę schodzi cały dzień, bo tu jeszcze obiad, a tu w mokrych włosach pochodziłam, a tu jeszcze maseczka, odżywka, więc koniec końców, no efekt jest marny, w sensie, nie tak, nie widać, o, w tym świetle ciężko jest zobaczyć, jaki jest to kolor włosów. Wyszedł taki kolor czekotubka, czekoladowy. Bardzo mi się podoba. Powiem wam, że nakładanie tej farby było trudne, dlatego że ta farba, co się idealnie, właśnie już mówiłam, idealnie się mieszała, to niestety bardzo trudno się ją nakładało, zwłaszcza samemu z tyłu. Ale dałam radę. Włosy są ładnie pokryte, bardzo oni się błyszczą. Wstawię wam tutaj zdjęcie przed moich włosów i po. Jeszcze mi Mati cyknął zdjęcie, zanim nagrałam to zakończenie. Więc tu macie porównanie. No i te włosy tutaj w... Jest ciemno, bo jest godzina, słuchajcie, w pół do siódmej, więc już używam niestety lampy, czego bardzo nie lubię, no ale niestety, słuchajcie, niestety, no niestety tak jest.
ale w przyszłych filmach na pewno będziecie widzieć i na Instagramie, jak ten kolor wygląda, jak ten kolor się zachowuje, bo przede wszystkim kolory na włosach u mnie, przez to, że są pod spodem rozjaśniane, one się zmieniają. Najważniejsze jest to, że są ciemne, w takich włosach czuję się najlepiej. Zobaczcie, eksperymentuję nawet z kolorami. Właśnie jak mam gładkie, może nie gładkie, ale jak mam jednolity kolor włosów, taki ciemny, to dużo lepiej się czuję w kolorach. No, sorry za to, że no nie ogarnęłam na czas tego zakończenia, ale tutaj macie zdjęcie przed, tutaj macie zdjęcie po, tylko tak naprawdę to zdjęcie przed do końca nie oddaje, jak te włosy wyglądały, i to zdjęcie po też nie do końca oddaje, więc ja nie wiem, jaki mam kolor. Tutaj mam czarne, ale nie są czarne, więc tak, ja Wam polecam wszystkich fryzjerów, którzy pracują na farbach Kemona, są bardzo fajne i tyle tak naprawdę. Dzięki za oglądanie. Będą pytania, co masz na włosach. Proszę bardzo, mam to na włosach, chcę wiedzieć, co mieszam. I tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. O matko. Dzięki serdecznie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa.